Dzień dobry. Z punktu widzenia botaniki, pomidor jest mięsistą jagodą, a więc owocem. Z uwagi jednak na względnie niską zawartość cukru i charakter zastosowania kulinarnego, powszechnie zalicza się go do warzyw. Omawiany produkt nie zawiera dwutlenku siarki i siarczynów. 100 g produktu dostarcza 170 kcal, około 43 g węglowodanów, w tym 37 g cukrów, około 2 g tłuszczu, w tym mniej niż 0,5 g kwasów tłuszczowych nasyconych, 5 g białka oraz jedynie 0,26 g soli. Opakowanie zawiera 6 sugerowanych porcji produktu. Omawiane pomidory otrzymuje się w procesie suszenia oczyszczonych i pokrojonych świeżych pomidorów. Co ciekawe, suszone pomidory nie tracą swoich właściwości odżywczych, a wręcz przeciwnie. Likopen staje się dzięki obróbce termicznej lepiej przyswajalny. Likopen jest związkiem organicznym należącym do grupy karotenoidów i nadaje roślinom kolor czerwony. Zwiększona zawartość likopenu w suszonych pomidorach, który jest związkiem o charakterze antyoksydacyjnym, podnosi ich właściwości przeciwnowotworowe. Ponadto badania wykazały, że likopen może obniżać poziom cholesterolu LDL i dzięki temu zapobiegać chorobom układu krążenia. Wśród przeciwutleniaczy zawartych w suszonych pomidorach warto wyróżnić również beta-karoten, wspomagający funkcjonowanie wzroku oraz zapobiegający chorobom serca. Najważniejszym składnikiem mineralnym występującym w pomidorach jest potas, który w organizmie jest odpowiedzialny za utrzymanie równowagi wodno-elektrolitowej i prawidłowe skurcze mięśni. Warto dodać, że w pomidorach znajdziemy również wapń, żelazo, fosfor i magnez. W pomidorach występują też witaminy z grupy B. Ich odpowiedni poziom odgrywa ważną rolę w prewencji chorób układu nerwowego. Z kolei obecna w pomidorach witamina C zapewnia korzystne działanie układu odpornościowego oraz bierze udział w procesie syntezy kolagenu. Pomidory zawierają także witaminę K, która jest ważna w procesach krwiotwórczych. Suszone pomidory możemy dodać do sałatek warzywnych czy zup. Stanowią również urozmaicenie sosu pomidorowego czy różnorakich dań mięsnych.